płynęliśmy na stocznię remontową w Danii. Stanęliśmy przy nabrzeżu remontowym. O, tak wygląda na żółto teren stoczni. A my stanęliśmy właśnie przy tym tutaj nabrzeżu remontowym. Czekamy na zwolnienie suchego doku, bo jesteśmy za długi i za szeroki jest nasz statek, żeby zmieścił się na tych dwóch pływających dokach. I czekamy właśnie tutaj. Zaraz pokażę. O, tutaj jest suchy dok. Dwa lata temu właśnie staliśmy na doku numer 3. I w tym roku podejrzewam, że tak samo. No ale my musimy kilka dni poczekać, żeby się zwolniło na nim miejsce. No ale to nie znaczy, że prace nie są prowadzone. Rozpoczynają się właśnie prace na pokładzie. Równolegle są w maszynie. Zresztą jak pojedziemy na pokład, to pokażę. W maszynie też pokażę. To jest dopiero początek stoczni. Wczoraj wieczorem płynęliśmy. Dzisiaj już ostro pracowali. Łatwy dostęp. Stoczni znamy wszyscy kod dostępu, ale nie będę pokazywał. Wybija się. I gate się otwiera. Bez problemu. A tam stoi mój statek. Keja remontowa. Przy tej kei w zasadzie mogą robić wszystkie prace, które zostały zlecone na stocznie. Łącznie z rozbieraniem silnika. Dopiero na doku będzie robione wyjmowany wał, uszczelnienie stertiuby od strony wody, no i malowanie kadłubu, części, która jest pod wodą. To, co można robić tutaj przy tej kei remontowej, to zacznie stocznia już powolutku, a w zasadzie już zaczęła robić, także